Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Legends of Amberland. Jestem Louis Vandal, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Odpocznijmy może na początku. Godzina 15, tak? Dobra, wzmocnimy pancerz, nałóżmy ostrość, rzućmy pośpiech i magiczną... Czy zaraz ty tego nie miałaś? O, wydawało mi się, że mogłaś lepszą magiczną tarczę rzucić. No nieważne, no w każdym razie jesteśmy na pustyni, przed nami stado czerwonych skorpionów. Góry nieprzebyte. No dobra. Skoro tak, to je sobie zbadajmy. Ja wiem, ja nie powinienem tak tego tutaj mocno mocno eksplorować, bo jak już mówiłem wcześniej, w tej grze nie ma żadnych ukrytych skarbów ani innych tego typu rzeczy. Dobra, rzuć jeszcze raz te zaklęcia. Masz radę? Rzucisz tylko jedno, tak? No dobra, to niech będzie. Dobra. Tamara. Ty rzucasz zaklęcia. Przygotowawcze. Dobra. Jezus Maria! Się wystraszyłem. Patrzyłem na mapę, mnie zaskoczył. Dobra. Bijemy. Stożek lodu za 200. Leczenie zatrucia. Na Samarę. Tak, bowiem on musi mieć kurde jakiś naprawdę solidny pancerz, ten skorpion. Dobra, udało się. Dobra. Po prostu chcę mieć całą pustynię odznaczoną, nie? Tutaj, żeby już nie musieć wracać do tego miejsca. Znaczy, żebyśmy mieć pretekst powrotu do tego miejsca. Dobra, wracamy. Się, wiecie co, odpocznijmy jeszcze raz, która jest godzina 15. A dobra, w sumie... Odpocznijmy i poczekajmy do północy. Okej. I rzućmy zaklęcia. O północy wszystkie zaklęcia, jakie rzucamy na siebie, przepadają. To zresztą motyw ze starych Might and Magic'ów, gdzie z kolei tam zaklęcia się odnawiały, zaklęcia się rozpraszały, o właśnie, rozpraszały się samoistnie po upływie godziny 5 rano. Zatem tak.
wulkaniczny teren. Dobra. Tak, specjalnie na ciebie. 232, brawo dziewczyno. Tamara, jestem z ciebie dumny. No, ale trzeba przyznać, że... taki... wow! No to przyjemne nie było. Żółty skorpion za 1100? Co? Nie pamiętałem ciebie, panie kolego, wcześniej. Wróćmy. No. Nie trafiłeś sobie. No kur... Dobra. Dobra, wiecie co? Zwrócimy do miasta, żeby ten... żeby nam Rodrigueza w świątyni przywróciło. Dobra. Odpoczynek. Zapłaćmy za odpoczynek. Dobra, kupmy. A skoro tu jesteśmy, to może weźmy sobie poziomy lepsze, co? Dobra, 22 dopiero. Wow. Dopiero 22 poziom wezmę. No oprócz ludzi, nie? Bo ludzie to wiadomo, ludzie są inni, ale oni dopiero 22 poziom. No, idziemy. 130, 130, 254, 337. No. Jak na kto sąda, to ty Rodrigueze, mój drogi, masz... 21, zróbmy sobie krótki odpoczynek. O, właśnie, o co mi chodziło. Teraz tak, rzućmy zaklęcia pośpiech i magicznej tarczy. Oraz pancerza i ostrości. I wróćmy na tereny pustynne. O kurde. Nie, zapomniałem, że są jeszcze oprócz tych... zwykłych skorpionów, co mają 500, nie 600, to jeszcze są kurde te 1100 skorpiony żółte, czerwone, nie? Cholera. Dobra. No, dobra. Godzina szósta. Pyk.
Okej, mamy koniec pustyni w takim razie. Już to widzę. Tak, bo... Lawa. Ostrożnie, nie wolno na nią wchodzić, bo wiadomo, że można się sparzyć, nie? Ale... To jest dodatkowo część naszych bohaterów. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem, że to tak się skończy, no... Jasna cholera. Odpocznijmy. Godzina 18. Dobra, ciach. Dobrze, jest. Uwaga! Tutaj mamy coś w rodzaju, powiedziałbym, że zatoczki, tylko że to nie jest... Może tylko właśnie pustynia. Więc powiedzmy, że to jest dolina. No, w sumie taka mała dolinka, nie? Pustynia jeszcze rozciąga się tutaj. Dobra. Rzućmy tą magię. Pośpiech. Magiczna tarcza. Niech będzie. No, ognisko, chociaż nie wiem, kurde, na jakim. Au. Zniszczy to zatrucie. Okej, bardzo ładnie. No jak widać, tutaj większość już... To jest ten etap, w którym nasi magowie zaczynają odgrywać główną rolę, jeśli chodzi o walkę z potworami, nie? I nie tylko potworami. O, fuck. Dobra. Dobra. Ty umiesz przywracać do życia? Wała, nie umiesz, nic nie umiesz, jesteś bezużyteczny. Chociaż czekaj, oczyszczenie umysłu. Niwelujesz hipnozę dezorientację. No, czyli coś tam trochę umiesz, nie? Leczenie zatrucie też umiesz. A reszta to są twoje Elfie... Aha, jeszcze zbiorowe uzdrowienie. To zbiorowe uzdrowienie, panie. Stefan będzie dotykał teraz Samarę. Nie mnie, tylko Samarę masz dotykać. No właśnie. Dobra. Cię wun węże. Hmm.
morze piaskowe. Generalnie chciałem powiedzieć, że mamy już święty spokój, ale widząc tą kobrę, to raczej świętego spokoju nie mamy. Muszę podnosić jakąś? Ale wysokie uniki ty masz. Dobra, padło. Ten stożek lodu 192, brawo, no to to już jest. Tu jeszcze mamy. Ja chcę mieć całą tą pustynię wymapowaną, żeby potem nie musieć się tutaj wracać. Wszystkim, żeby w oczy mnie nie kło. Okej. No, czy jeszcze tutaj zostało nam... Tutaj jest wyjście z pustyni i to jest południowy wschód. Chodźmy na ten południowy wschód. Wypadałoby rzucić zaklęcia. Rzuć jeszcze ostrość. Nie, rzucić już. Dobra. Ważne jest, że mamy. To. Dobra. Włącz. Odnów zapomnę. Dobra, 700 doświadczenia. Jeżeli za te wszystkie skorpiony nie dostaliśmy dużej ilości doświadczenia, to... Trzeba będzie trochę tutaj pomyśleć jeszcze co dalej robić. To jest loch pustynny. Lochy piasków, nie? Do tego miejsca jeszcze wejdziemy. A w ogóle co mówi nasz kodeks Wielka Pustynia? Ogromna nieprzebyta pustynia zamieszkana przez śmiertelne, niebezpieczne skorpiony. Śmiałkowie, którzy zdołają przekroczyć pustynię, dotrą do Zamku Piasków. O, właśnie, nie? To chciałem... zobaczyć. Odzyskanie. No i bardzo ładnie. Dobra, zamek piasków. No w sumie tak, chciałem wam to powiedzieć, już tylko nie pamiętam nazwy tego. Tegoż zamku, do którego właśnie będziemy się zbliżać. W sumie mogę, że już mógłbym spokojnie bronią białą te węże niszczyć. Tak. To będzie dobre. Dobra, zróbmy tak. Tutaj są nie naokoło. Dobra. Przywrócenie. I teraz będziesz dotykał Rodrigueza, Stefanie. Dobra, w sumie mogę odpocząć. Czemu nie? Pośpiech. Do równowagi, typ tarczę magiczną, a ty resztę wspomagaczy. Dobra. A
Właśnie jak stoicie z doświadczeniem, możecie już awansować na 23 poziom na pewno. Dobra. Na razie, dobra, spokojnie, na razie nie ma się czym przejmować. Ogólnie informacja jest taka, że jest dobrze. Dobra. To jeszcze nie wchodzimy. Aczkolwiek... Wydaje mi się, że jesteśmy już na tyle silni, że można spokojnie wejść do tych lochów piasków. Żmija. Aha, 1100, tak? Dobra. Okej. Okay. Powiedz na co jesteś... 1000... O kurde! Jasna cholera. Skorzek zimna. Skorzek lodu, o właśnie, 1700. Ja zapomniałem, że te cholerne żmije są... silne. Z drugiej strony nie powinno mnie to dziwić, bo w końcu dochodzimy już do takiego miejsca w grze, gdzie zaczynają się naprawdę silne potwory. Dobra, to idziemy. Szczęściem jest to, że... Wielkim szczęściem jest to, że te żmije... atakują nas pojedynczo. Wielkim nieszczęściem jest fakt, iż samorza tak mocno obrywa. Dobra, zbiorowe uleczenie. Trochę mnie to martwi, bo już powinienem być na takim etapie gry, gdzie powinienem już mieć się jako... przynajmniej jako uzdrowiciel, w sensie kapłan, mieć całkiem... O kurde, nie. O szlak. Dobrze. O, no tak, trzeba się uzdrowić. Leczenie zatrucia. Dobrze. Wejdzie następna do gry, prawda? Dobra. Spokojnie. Bez paniki. W razie czego tam sztabki nas puszczą. Okej, dobra. No, węże, nie? Za 1000. Nie. Te umiejętności ich, nie? Od nowa.
umiejętności ich tutaj, jakie mają, nie specjalne. One z tego co pamiętam są wyczerpywalne, znaczy może raz na jeden odpoczynek ich użyć. Okej. Okej, teraz tak, uzdrowienie mojej głównej postaci. O, dobra. Ponieważ Stefan ma dużo many, niech Stefan uzdrawia. Wszystkich, kogo się da de facto. Samara również. Samara również. Okej. No tak. Nie mam żadnych wspomagaczy na sobie. Rzućmy wzmocniony pancerz. Się zesrało. Przywrócenie. Dobra. Odpocznijmy. Pośpiech. Magiczna tarcza, ostrość, stożek lodu, dobra. Mówić, ale chyba mamy całą pustynię zaliczoną. No, mamy całą pustynię zaliczoną, a w związku z tym jeszcze dodatkowo, że potwory w tej grze się nie regenerują, w sensie jak już je zabijemy, to zabijamy je permanentnie. Mamy całą pustynię oczyszczoną. Fuck yeah! Dobra. Okej, teraz tak. Mam tutaj domek. I wspomniany zamek piasków. Sandcastle. Dobra, wszystko tutaj jest ten. Dobra. Okej, założę się, że dom jest mieszkaniem jednego z nauczycieli. Kapitan Czarnooki. A, marzyliście o tym, by zostać kapitanem własnego statku i wyruszyć na szerokie wody, pluskając niczym słodziutkie kaczątko? To znaczy lew morski. Miałem na myśli lwa morskiego. Jeśli tak, macie ogromne szczęście, bo tak się składa, że dysponuję dodatkowym statkiem, niemal nowką sztuką, którą jeszcze ani razu nie poszło na dno. Rozumiem, że Jack Sparrow płakał jak oddawał. No dobra, za 6 sztuk złota to uczciwa cena.
Proszę bardzo, statek czeka na wybrzeżu. No i mamy własny statek, teraz powinna pojawić się ta słynna scena, że wchodzimy na pokład i statek tonie. Na razie nie skorzystam ze statku. Na razie to w ogóle skończymy odcinek. Więc moi drodzy, ja bym z Wandelf to było... Legends of Amberland następnego odcinka. Na razie, cześć.